Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku. To ślubowanie było jednym z elementów uroczystego rytuału, który rozpoczął olimpijskie zmagania zawodników z niepełnosprawnościami, którzy uczestniczyli w kolejnej bolsajskiej edycji Olimpiad Specjalnych. Na sali pierwszego ogólniaka odbył się bowiem 15. Dolnośląski Turniej w badmintonie w ramach tego sportowego projektu. Mamy swój program, który jest planowany na wiele lat. Oparty jest on o zawody, kwalifikacje do zawodów ogólnopolskich. Ideą jest, żeby każdy zawodnik, który występuje na dolnośląskich zawodach, tak jak tutaj, miał szansę pojechać na szczebel wyżej, na zawody ogólnopolskie, a ewentualnie też zdobyć kwalifikacje na zawody o rangi międzynarodowej. Jest to tak zorganizowane, że nasi zawodnicy wszyscy otrzymują medale. Jest wiele grup sprawnościowych. Rozstawieni są pod względem sprawności, wieku, płci. A chodzi o to, by ta rywalizacja była wyrównana i naprzeciw siebie stawali zawodnicy o podobnych niepełnosprawnościach i podobnych predyspozycjach. Dla zawodników kolejne dyscypliny sportu, w których mogą sprawdzić swoje umiejętności, ale przy tym dobrze się bawić, to nie lada gratka. Dzisiaj będę grał badmintona, mam nadzieję, że postaram się wygrać, zdobędę punkty, ale postaram się wydobyć złoty, srebrno, srebrno, to jeszcze już od 11 lat przystępowałem do olimpiad specjalnych do klubu Olimpijczyka Bolesławiec. Bolesajski turniej badmintona współorganizował Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych. Placówka, która w każdym roku sama organizuje też przeróżne sportowe wydarzenia. Jesteśmy organizatorem wielu wydarzeń sportowych dla osób niepełnosprawnych, jednak po raz pierwszy organizujemy turniej badmintona. Jest to 15. Dolnośląski Turniej Badmintona dla osób niepełnosprawnych. Przyjechali do nas goście z całego województwa, liczne drużyny, rywalizacja zapowiada się bardzo ciekawie. Głównym organizatorem tych przedsięwzięć sportowych jest pan Waldemar Krzemiński, który potrafi wokół siebie zebrać liczną grupę współpracowników, wolontariuszy i przygotować imprezę w perfekcyjny sposób. To z pewnością te talenty organizacyjne Waldemara Krzemińskiego i wspomagających go wolontariuszy ze środowiska sportu osób z niepełnosprawnościami powodują, że kolejne edycje Olimpiad Specjalnych trafiają właśnie do Bolesławca. I jak zwykle w zawodach uczestniczyła pokaźna grupa zawodników reprezentujących miejscowy klub Olimpiad Specjalnych Olimpijczyk. Ci zawodnicy, którzy regularnie chodzili na trening, prezentują wyższy poziom. Inni, którzy może mniej regularnie z różnych względów, prezentują niższy. Natomiast zasadą w olimpiadach specjalnych jest zasada równych szans. W sportach mierzalnych są to podawane czasy i zawodnicy są kwalifikowani w grupy, gdzie między pierwszym a ostatnim zawodnikiem nie powinno być więcej niż 10% różnicy, więc w sportach niemierzalnych, jak badminton, przeprowadza się testy sprawnościowe, więc tak samo tutaj, jeżeli są grupy, to pierwsze grupy coraz niżej, to ten poziom jest niższy, prawda? I no, może być tak, że mój najlepszy zawodnik jednak nie da rady najlepszemu zawodnikowi z drugiego klubu. Na zawodach pojawiły się drużyny reprezentujące wiele środowisk olimpiad specjalnych z całego regionu. Mimo iż były to oceniane sportowo zmagania olimpijskie, to najważniejszym w tych zawodach było tak naprawdę co innego. Powszechność sportu, zaangażowanie zawodników i wiara, że za każdym razem odnoszą sukces, a sukcesem jest uczestnictwo w każdych zawodach na poziomie Dolnego Śląska. Te cele z pewnością zostały osiągnięte. Wystarczyło spojrzeć na zaangażowanie i radość, z jaką zawodnicy rywalizowali ze sobą na badmintonowych boiskach.